Jak tam, szanowni państwo, po Sylwestrze? Część z was pewnie dopiero z pasterki wraca. Moi drodzy, rok 2022 za nami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany moją taką opinią na temat całego roku 2022, na temat tego, co mi się podobało, co mi się nie podobało, to w razie czego pozostawiam link w... może i tutaj, albo w opisie pod materiałem dotyczący moich i Michała rozczarowań w związku z rokiem 2022. Natomiast rok 2023 napawa mnie optymizmem, a przynajmniej jeżeli chodzi o segment gamingowy oraz growy, bo ten rok szykuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dlatego postanowiłem, że dzisiejszy materiał będzie lekką odskocznią od tego, co robię zazwyczaj w ciągu roku na kanale, skupiając się na moich oczekiwaniach i tym, czego mogę ja, a jednocześnie wy, spodziewać się w roku 2023. No, oby nie kolejnych podwyżek cen. Zanim jednak, moi drodzy, przejdziemy do szczegółów i tych czterech kategorii, którymi kierowałem się przy wyborze poszczególnych produktów, elektroniki, urządzeń, programów, na które czekam najbardziej w 2023 roku, miło mi w tym miejscu poinformować, że nowym, dodatkowym partnerem, poza oczywiście moim kochanym komputernikiem, zostaje platforma Instant Gaming, czyli platforma, dzięki której macie możliwość kupowania taniej gier. Platforma ściśle współpracuje z oficjalnymi platformami, takimi jak Epic, takimi jak GOG, Steam. Gry w oficjalnej wersji cyfrowej macie możliwość kupowania nie tylko na PC-ta, Maca, ale również i na PlayStation, na Xboxa oraz Nintendo. Więcej szczegółów na pewno opowiem wam w kolejnych materiałach, w których mam już przygotowane w tym miesiącu, w sensie w planach są przygotowane filmy stricte gamingowe poświęcone chociażby PlayStation 4, która w tym roku obchodzi swoje 10. urodziny, a w dalszym ciągu uważam, że jest to fantastyczna konsola, nad którą warto jest się rozejrzeć, tym bardziej jeżeli uwzględniamy cenę oraz ilość tytułów ekskluzywnych, które w dalszym ciągu możemy ogrywać, tym bardziej znając trochę politykę aktualną PlayStation i tego, jak dużo gier wychodzi cross-generacyjnie na PlayStation 5 i na PlayStation 4. Tyle, moi drodzy, z tematem wstępu, a teraz przejdźmy do konkretów. Cztery kategorie. Smartfony, druga kategoria komputery, trzecia segment gamingowy, czwarta gry. Jeżeli chodzi o smartfony, no nie oczekujmy, tutaj nie będzie jakichś wielkich rewolucji. Zauważyliśmy już, że na przełomie ostatnich kilku ładnych lat jednak ten segment smartfonowy staje się nie tyle nudny, co raczej odtwórczy i w dalszym ciągu każdy telefon jest lekką, ale to zaznaczam, lekką modyfikacją tego, co znamy z zeszłego roku. Pierwszym smartfonem, który jednocześnie ma najbliżej premierę, jest to Samsung Galaxy S23. Oczywiście będziemy mieli trzy modele: S23, S23 Plus oraz S23 Ultra. Jestem świadomy, że Ultra oraz Plus mogą być telefonami znacznie droższymi od podstawki, dlatego ja w dalszym ciągu liczę, że S23 mocno namiesza rynkiem, o ile jego cena zostanie zachowana, zostanie poprawiony czas pracy na baterii, szybkość ładowania, bo cała reszta, ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo kompletny smartfon, który już w modelach S20, S21 czy S22 posiadał wszystko, dosłownie wszystko, czego możemy oczekiwać od telefonu, no ale w dalszym ciągu jest to telefon stosunkowo drogi, bo jednak w dniu premiery najpewniej ten telefon będzie kosztować te minimum 4000 zł, jeżeli chodzi o podstawkę. Tak czy siak, czekam. Drugim telefonem, na którego niewątpliwie czekam, ale bardziej z perspektywy recenzenckiej i tego, że przyzwyczaiłem was do tego, że każdego roku pojawia się recenzja tego telefonu, jest to iPhone 15 Pro łamane na 15 Ultra. Oczywiście o tym, jak już wam mówiłem parę tygodni temu, iPhone 15 Ultra ma zastąpić po prostu iPhone 14 Pro Max, zatem będzie to nic innego jak ulepszony, poprawiony model modelu Pro z większą przekątną ekranu, no i pewnie z dodatkowym poprawionym aparatem fotograficznym. Oczywiście nie oczekujmy rewolucji, tym bardziej kiedy otrzymaliśmy jasne informacje na temat tego, że Parlament Unii Europejskiej jasno zadeklarował, że standard USB-C ma wchodzić dopiero od grudnia 2024 roku, zatem Apple nie musi się spieszyć i najprawdopodobniej to USB-C powinniśmy zobaczyć dopiero w 2025 roku, czyli podczas premiery iPhone'a 17, więc rewolucji raczej w tym roku nie spodziewam się. Trzecią, a zarazem ostatnią linią smartfonów, na które czekam, oczywiście tych smartfonów jest dużo więcej, ale takie wiecie, najbliższe mojemu serduszku, jest to Google Pixel 8 łamane na Pixel 8 Pro. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo życzyłbym sobie, po pierwsze, żeby kiedyś wreszcie Pixele trafiły oficjalnie do polskiej dystrybucji. Po drugie, są to urządzenia niewątpliwie znacznie tańsze od iPhone'ów, a jednak mimo wszystko są to telefony, które w jakimś tam stopniu konkurują z iPhone'ami. Niejednokrotnie mówiło się, jakoby Google Pixel
był to po prostu iPhone na Androidzie i ja się z tą teorią jak najbardziej zgadzam. Google Pixel przede wszystkim charakteryzuje się przefantastycznymi odczuciami płynącymi z użytkowania czystego Androida. Dodatkowo świetne oprogramowanie, świetny software, jeżeli chodzi o aparat fotograficzny. Co by się nie działo, Google Pixel, niezależnie od tego, jakie są prawa fizyki, pod względem oprogramowania jest w stanie wyciskać cuda, jeżeli chodzi o zdjęcie, czy to w gorszych, czy lepszych warunkach oświetleniowych. Segment komputerowy, pierwszą niewątpliwie ciekawą linią laptopów, których jestem przeogromnym fanem i czasami określam je po prostu tak, że są to piksele na rynku laptopów z Windowsem, są to laptopy z linii Microsoft, czyli Surface. Ja najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu puszczę Wam jedną recenzję Surface'a 5, który już od jakiegoś czasu jest u mnie w domu, testowałem i ja uwielbiam tę linię, po prostu uwielbiam. Wiem dobrze, że nie byłbym w stanie jeszcze przesiąść się na Windowsa, ponieważ jestem przyzwyczajony do tego środowiska Macowego, przede wszystkim Final Cut Pro oraz tego całego ekosystemu, o którym tak wiele, wiele lat się mówi i liczę, że tegoroczne Surface'y, mam na myśli tutaj hybrydę, wprowadzą jakiś tam powiew świeżości, bo bardzo, bardzo lubię. W segmencie komputerów niewątpliwie też czekam na jakieś jeszcze większe obniżki cen, jeżeli chodzi o komputery PC. Po pierwsze już od dłuższego czasu, 2-3 lat, zastanawiam się, czy nie złożyć sobie jakiegoś takiego opcjonalnego komputera do grania. Natomiast przez ostatnie lata ceny, jeżeli chodzi o rynek gamingowy, były bardzo, bardzo duże, tym bardziej uwzględniając ceny kart graficznych, które w czasach świetności sięgały 15-20 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o ten totalnie high-endowy sprzęt. W tym roku, pod koniec zeszłego roku, jakby się trochę to poprawiło, bo 4090 turbowydajnego RTX-a możemy wyrwać coś za około 9-11 tysięcy złotych, no ale w dalszym ciągu są to naprawdę przepotężne pieniądze. Problem u mnie z PC-tem jest taki, że ja nie miałbym czasu na granie i złożyłbym sobie potężny komputer, który bym włączał raz na pół roku, więc mam wrażenie, że byłyby to trochę pieniądze wydane w błoto, ale w dalszym ciągu bardzo, bardzo czekam, bo ja jednak wychowałem się na rynku PC Master Race. Trochę mnie tam ciągnie do powrotu, do takiego sposobu grania. Trzeci, a zarazem ostatni segment komputerowy to niewątpliwie nowe MacBooki, które mają się pojawić już niebawem z procesorami M2 Pro, M2 Max oraz M2 Ultra. Mówi się, jakoby w tym roku miał się pojawić również nowy Mac Pro, który miałby działać na nowych procesorach M2 Extreme, natomiast jeszcze nie znamy dokładnej specyfikacji i czekam, jestem też przekonany, że na pewno nie będę wymieniać swoich komputerów, bo tak jak już powiedziałem, myślę, że na kolejne 2-3 lata jeszcze te dwa urządzenia za mną spokojnie mi wystarczą. Jednak z recenzenckiego obowiązku bardzo chciałbym Wam o tych urządzeniach opowiedzieć i sprawdzić, jakie są tu różnice w wydajności, ale biorąc pod uwagę różnice wydajności pomiędzy M1 a M2. Myślę, że wiemy, czego się spodziewać po nowych procesorach z wersji Pro, Max oraz Ultra. Segment gamingowy, a przynajmniej jeżeli mówimy tutaj o sprzęcie. Niewątpliwie pierwsza premiera, która ma się odbyć już w tym miesiącu, bo bodajże 25 stycznia, czyli nowy DualSense Edge. Ja już z tego miejsca zaznaczam, że najprawdopodobniej kupię dwa DualSense'y. Pierwszy dla mojego prywatnego użytkowania, aby móc przygotować dla Was recenzję tego urządzenia, porównać ten kontroler z Elite 2 od Microsoft, a drugi myślę, że przeznaczę na konkurs. Myślę, że to będzie taki fajny konkursik, bo jednak sprzęt wydaje się bardzo, bardzo ciekawy. Ja wiem, że pierwsze wrażenia już w trochę laboratoryjnych warunkach przeprowadził Michał, więc jeżeli ktoś chce, serdecznie zapraszam na kanał Michała Pisarskiego, a film Michała tylko bardziej mnie uświadomił z faktem, że tak chcę dla Was ten kontroler sprawdzić. Drugim urządzeniem z segmentu gamingowego jest premiera już w kolejnym miesiącu, czyli w lutym 2023 roku, mianowicie PlayStation VR 2. Jako osoba, która nigdy nie miała dłuższej styczności z VR-em, wszystko wynika to z tego, że a, nigdy nie miałem mocnego peceta, nie miałem żadnego peceta na Windowsie, aby móc obsłużyć chociażby takiego vibe'a, to czekam, ponieważ z jednej strony, patrząc na specyfikacje oraz możliwości PlayStation VR, cena wydaje się niezła. Po drugie, chciałbym, aby coś się zaczęło zmieniać na rynku gamingowym i kto wie, być może teraz VR będzie tą chwilą, tym momentem, aby jednak rozkręcić trochę tę wirtualną rzeczywistość łamaną na rozszerzoną rzeczywistość. No i przedostatnie urządzenie, o którym nie wiemy nic, bo nie wiemy, czy nawet pojawi się w 2023 roku, ale liczę, Nintendo Switch 2. I tak jak już mówiłem w zeszłym roku, ja nie oczekuję żadnych rewolucji i rewelacji, jeżeli chodzi o to urządzenie. Nintendo może dać mi dokładnie tę samą konsolę, co mamy w postaci Nintendo Switcha OLED, jednak z nowym procesorem, bo jednak nie da się ukryć, że Tegra X1, czyli procesor wydany bodajże w 2017 roku podczas premiery Nintendo Switcha, a dokładniej sam procesor jest chyba z 2015 roku, nie domaga już, co niejednokrotnie już wspominałem u siebie na kanale, sama forma, zamysł, bryła dla mnie jest świetna, tym bardziej z ekranem OLEDowym Nintendo Switch, natomiast no, trzeba zaznaczyć, że tej wydajności zaczyna brakować i chciałbym, aby w tym roku
jego następca się pojawił. A jeżeli chodzi o samego Steam Decka, to ja w tym urządzeniu nic poza ekranem OLEDowym nie potrzebuję. Zatem jeżeli firma podejmie takie działania i wyciągnie takie wnioski, że wystarczy dodać tam ekran OLEDowy, no to myślę, że też bym się skusił, bo jest to sprzęt, w którym o dziwo, mimo iż dostałem konsolę dopiero we wrześniu, chyba spędziłem nad tą konsolką łamane na PC-tem najwięcej czasu w 2022 roku. Ostatnia życzeniowa prośba, ale to myślę, że nie mamy żadnej pewności, czy w 2023 roku w ogóle się pojawi. Być może będzie prezentacja, ale jednak premierę liczę bardziej na 2024 rok. PlayStation 5 Pro oraz następca Xboxa Series X. Nie wiem, jak on się będzie nazywać, Xbox XYZ. Ogólnie, no krótko mówiąc, wyższa wydajność, aby wreszcie móc nam zagwarantować te stałe 60 klatek w natywnym 4K, które było nam już obiecywane przy aktualnej generacji, ale jak się okazuje, konsole albo programiści są zbyt leniwi, aby móc dostosować wydajność konsol do danego tytułu, do danej gry. Czekam, choć mam wrażenie, że te konsole niepotrzebnie są wydawane, w sensie od momentu wydania Xboxa One X oraz PlayStation 4 Pro. Trochę to wprowadziło zamęt, trochę to wprowadziło jakieś takie zerwanie ze schematem, jeżeli chodzi o stacjonarne konsole, tak, w sensie bez ustawień graficznych. Teraz no jednak mimo wszystko te konsole bardziej zbliżają już nie tylko zbliżają się architekturą do PC-tów, ale jednocześnie te ustawienia graficzne bardziej nawiązują do komputerów osobistych. No dobrze, na koniec moi drodzy, 10 gier, na które najbardziej czekam w 2023 roku i zaznaczam, że kolejność nie jest przypadkowa. Miejsce 10 i 9 zajmują dwa remake'i. Na miejscu 10 Dead Space Remake, czyli już niebawem kultowy już Dead Space, bodajże wydany w 2008 roku, teraz w totalnie odświeżonej formie. No ja już chyba się przyzwyczaiłem do tych czasów, że teraz są te czasy remake'ów. Coś łatwego dla deweloperów, ponieważ już sama mechanika, fabuła jest już przygotowana, wystarczy tylko przenieść to na nowy silnik. Jednym się to udaje bardziej, drugim się to udaje mniej. Na miejscu 9 Resident Evil 4 po fantastycznej dwójce zremakowanej oraz bardzo dobrej trójce. Ja osobiście bardzo, bardzo czekam na czwórkę, tym bardziej, że jestem jedną z nielicznych osób na świecie, która nigdy nie ukończyła Residenta 4. Miejsce 7 Forspoken. Ja wiem, że demo się pojawiło na PlayStation 5 i ja wiem, że zbiera różne opinie. Widzę, jak ta gra wygląda, widzę, jak ta gra się prezentuje, ale w dalszym ciągu trzymam kciuki od momentu pierwszej zapowiedzi. Czekałem i w dalszym ciągu bardzo czekam na ekskluzywny tytuł na PlayStation 4 oraz peceta. Forspoken już również w tym miesiącu. Kolejne dwa tytuły Hogwarts Legacy, czyli gra, na którą czekam, ale nie wynika to z mojego hype'u na Harry'ego Pottera, bo kiedy Harry Potter wychodził, ja jakoś ominął mnie ten hype. Nie wiem dlaczego, bo pierwszy Harry Potter, przynajmniej jeżeli chodzi o film, wyszedł w 2001 roku, ja wówczas miałem 14 lat. Jakoś mnie to ominęło. Tak czy siak czekam, chyba jednak ten większy hype nakręcił we mnie Michał, który jest też przeogromnym fanem Harry'ego Pottera. Kolejny tytuł Suicide Squad Kill the Justice League, czyli tytuł twórców trylogii od Batmana, Rocksteady i myślę, że tutaj w porównaniu do Arkham Knight i myślę, że w tym przypadku da się jednak przygotować fajną, solidną grę, która poświęci mi na pewno nie kilka, a kilkanaście, a być może nawet kilkadziesiąt godzin. Kolejna gra, na którą czekam, choć też podejrzewam, że może być to drewienko, będzie Starfield. No, na ten moment nie wiem za bardzo, jak będzie się grało w Starfielda, ale mam wrażenie, że będzie to taki Skyrim w kosmosie. Ja ufam Bethesdzie, wierzę Bethesdzie i mimo iż wiem, czego się spodziewać, myślę, że środowisko moderskie na rynku pecetów na pewno załatwi sprawę i Starfield będzie czymś na miarę Skyrima aktualnych czasów. Dodatek do Cyberpunka Phantom Liberty, czyli widmo wolności, które też ostatecznie nie wiemy, kiedy ma się pojawić. Ja Cyberpunka 2077 też przeszedłem jakoś 2-3 dni po premierze. Przyznam, że nie wracałem jeszcze do niego, w sensie pograłem sobie trochę na Steam Decku, bo mamy też predefiniowane ustawienie na Steam Decku. Fajnie się w to gra, ale tym bardziej teraz, już po 2 latach, no w grę się gra znacznie lepiej niż podczas premiery. Niewątpliwie czekam, bo też będzie to jakiś kolejny powód, aby wrócić do miasta Night City. No i ostatnia trójka na trzecim miejscu, Alan Wake 2, o którym mało wiemy. Ja jestem przeogromnym fanem Alana Wake'a jedynki, który też już swoje jest na rynku. Z tego co pamiętam, Alan Wake 1
pojawił się premierowo na, jeszcze na Xboxie 360, zatem Remedy ominęło jedną całą generację, wiadomo, skupiali się na Controlu, czy wcześniej na Quantum Break, no ale mimo wszystko jednak mam wrażenie, że Alan Wake jest silniejszą marką niż te dwie poprzednie. Bardzo, bardzo czekam. Drugie miejsce, Spider-Man 2. Tym bardziej, że jest to tytuł, który ma być wydany tylko na PlayStation 5. Wreszcie będzie odcięcie się od tej starej generacji. Ja bardzo, bardzo czekam. Jestem nie tylko przeogromnym fanem gry, ale ja jestem turbofanem całego MCU, więc wszystko, co wychodzi ze stajni Marvela, staram się ogrywać. Spider-Man 1 wraz z osobnym dodatkiem Miles Morales dla mnie okazały się jednymi z najlepszych gier, jakie wyszły w ostatnich latach i bardzo, bardzo czekam. Pierwsze miejsce i to jest takie chyba raczej miejsce osoby gdzieś tam pomiędzy byciem młodym, a byciem osobą starszą. Diablo 4, którego premiera ma się odbyć już w czerwcu bieżącego roku. Ostatnio wrzuciłem Wam na Twittera post z pytaniem, w jakie gry najwięcej przegraliście w całym swoim życiu. Niewątpliwie w moim przypadku najwięcej grałem w Diablo 2. Nie wiem, czy to były takie lata, czy po prostu ja jestem za bardzo przywiązany do tego tytułu od Blizzarda, bo przecież mamy StarCrafty, mamy WarCrafty, ale jednak to Diablo. A szczególnie Diablo 2 wzbudza moje największe zainteresowanie. Tym bardziej, kiedy jesteśmy już parę lat po premierze Diablo 2 Resurrected, w które w dalszym ciągu gram, przeszedłem na Switcha, zacząłem na koszmarze, teraz przeniosłem się na DK, no i staram się w dalszym ciągu ogrywać. No gra, która nie nudzi mi się wcale. No nic, moi drodzy, tak by wyglądały moje oczekiwania, jeżeli chodzi o rok 2023 i to, na co czekam. Oczywiście na kanale będzie się pojawiać znacznie więcej recenzji. Tak, myślę, że w tym roku skupię się bardziej na recenzjach. Subiektywnie w dalszym ciągu będą, ale jednak mimo wszystko chciałbym robić dla Was więcej recenzji, pierwszych wrażeń z użytkowania konkretnych produktów. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie z tego miejsca za cały rok 2022. On był dla mnie ok, jeżeli chodzi o takie moje życie prywatno-zawodowe. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. See ya!